Cześć moi mili, z tej strony Adam Chudrowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. I witam wszystkich na kolejnym unboxingu. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie APA 50M, czyli agregat prądotwórczy, lotniskowy agregat prądotwórczy na podwoziu ZIŁA 131. Niektórych zmartwię ta APA, czyli 50DM, przepraszam, nie była nigdy na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego, czy też Wojska Polskiego. W naszym wojsku były używane APY 5D na podwoziu Urala. I zgodnie z tym, co pisałem, posłuchajcie na wątku na Facebooku, porównam również tutaj zawartość tego, czym się różni w ogóle pozostałe części, porównam z samym ZIŁA 131. No i wracamy do naszego bohatera. Tak jak powiedziałem, będzie nim agregat prądotwórczy APA 50M na podwoziu ciężkiego samochodu ciężarowego ZIŁ 131. Wykonany przez ukraińską firmę ICM w skali 1,72 i kryje się on pod numerem katalogowym 72500815. Zaglądamy teraz, no, bardzo ładny jest w ogóle artbox, powiem wam, podoba mi się on. No nie widać jedynie, że ani kierowcy, ani nikogo z obsługi, tak? I tutaj po prostu tego mi brakuje. Niewielkie jest pudełko. Mamy tutaj po prostu pokazane też z drugiej strony malowania. Czy coś mamy o samolocie, o samym, przepraszam, modelu? Nie, nie mamy. I zaglądamy teraz do pudełka. Do pudełka zaglądam. Powiem wam, wyjęcie ostatnio właśnie z tych nowych pudełek ICM modelu jest porażające. Pancer niezapakowany. Tu są wszystkie części. No i są chyba małe poprawki. A tak prezentuje się nam instrukcja. Krótkie CV w języku ukraińskim, krótkie CV w języku angielskim. Sugerowane farby, mamy tutaj farby firmy ICM, akrylowe, Revela, Tami. Mamy oczywiście też na drugiej stronie, co znajduje się w pudełku. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery ramki plastikowe z szarego plastiku. Mamy ramkę z przezroczystego plastiku z oszkleniem. Mamy kabinę i spód kabiny. Posłuchajcie, i co dalej? I tu w środku znajdujemy też, proszę bardzo, kalkomanie. Bardzo cienkie, bardzo ładnie wydane. No dużo ułatwią, jeżeli chodzi, powiem wam, bo mamy od razu numer rejestracyjny namalowany na przedni zderzak, jak i na tył. Tutaj widzimy, tu mamy samą tablicę w zależności, bo tu jest też wersja cywilna, lotniskowa zwykła, cywilnego lotniska. I tu powiem wam, trzeba już trochę powalczyć z tym, co jest sporo części do sklejania. Z tym, że nie powinien on tak naprawdę początkującym, ale średnio już zaawansowanym modelarzom przysporzyć kłopotów. Więc może nie dla samych takich początkujących modelarzy, których to jest powiedzmy drugi, trzeci model, to może niekoniecznie bym polecał. Ale już tacy, co skleili kilka First Fightów, kilka pełnych plastikowych modeli, nie powinien im ten model sprawić problemu. I tu mamy, proszę bardzo, malowania.
i tu będzie, widzimy, z Zaporoża z 82 roku mamy. Tu mamy z roku 1980, ale to jest wszystko armia sowiecka. No i tu mamy cywilną wersję lotniskową. Bardzo fajne malowanie, ciekawe. Lata 80., tak, cywilne lotniska radzieckie. No i teraz zasuwamy do środka, co tutaj znajdziemy. Podobno są nowe, poprawione ramki. Mamy, proszę bardzo, jedną. Tu mamy kabinę. I od razu tu mamy wnętrze kabiny. Mamy ramkę z kołami. Sam agregat prądotwórczy. I tutaj w tej torebce mamy oszklenie. No i cóż. Odkładamy na razie te ramki. I bierzemy się za pierwszą ramkę. Wygląda, że model jest dość twardego, takiego powiem wam, i tu trzeba tak, to jest dość dziwny plastik. Tutaj przy wycinaniu trzeba będzie bardzo ostrożnie wycinać te elementy, ponieważ z tego co pamiętam, kiedyś miałem model właśnie z takiego, dość kruchy był, ale mogę się mylić oczywiście. Tutaj są elementy podwozia, osłony, oszklenia, widzę zbiorniki, części wnętrza kabiny, jak i również przewody mocowane chyba na zewnątrz. Nie znam tej konstrukcji kompletnie. Tak prezentuje się pierwsza ramka. Nie jest ona oznaczona w żaden sposób, czy to jest ramka ABC. Teraz jest ramka z podwoziem i elementami. Posłuchajcie, czy to jest element silnika. Ciężko mi jest powiedzieć. Prawdopodobnie tak, który wklejamy od spodu do kabiny. Tu mamy też drabinkę, elementy podwozia. Mamy też, proszę bardzo, linę do holowania. Elementy do silnika. Tak, tutaj mamy silnik w dużej części. Również ramka nie jest oznaczona i tu w instrukcji było widać, że te elementy wycinamy, zostawiamy tylko samą ramę bez tych elementów. I bierzemy kolejną ramkę. To jest ramka E, już jest oznaczona i to jest sam agregat, który się prezentuje tak. Powiem wam, że bardzo czysto zrobione elementy. No nie, troszeczkę jednak trzeba będzie przypiłować. Pojawiają się delikatne nadlewki. Tu widzimy błotniki, tył. Tutaj mamy przód, boki. I to jest nowa ramka. Tutaj widzimy tą nową ramkę. I koła. Koła w ICM jest z reguły właśnie, jak nie są gumowe, czyli felga i gumowa opona, one są zawsze w ten sposób wykonywane. I tu mamy jeszcze elementy dodatkowe, ale powiem wam, że to wygląda na to, że jest nowe części. I tu jest ta druga ramka. No i sama kabina.
No widzimy, że tu się nadlewka pojawiła. Ale powiem Wam, że ładnie się prezentuje. Nie ma się do czego przyczepić. No nie, można się do czegoś przyczepić. Tu się okazuje, że chyba to są nadlewki, powiem Wam, które trzeba będzie wyprowadzić. Ale od czego mamy pilniczki, piłki, różnego typu inne narzędzia. Troszeczkę piłowania tutaj nas czeka. Więc tak jak mówiłem, nie jest to dla zielonych modelarzy, początkujących, takich z zielonym listkiem, którzy dopiero kilka modeli zaliczyli, tylko już troszeczkę bardziej zaawansowanych, początkujących, taki co już na pewno skleili, tak jak mówiłem, właśnie już poza First to Fightem, troszeczkę bardziej zaawansowane modele, chociaż First to Fight ostatnio szaleje z bardzo dużą ilością części. Tu mamy wnętrze kabiny, które się tak prezentuje. Wstawiamy je oczywiście tutaj i powinno to wszystko pasować. A tutaj silnik idzie od spodu. A tu mamy elementy oszklenia kabiny, czyli mamy szybę, te przednie, bo tu jest dość mocno wyoblone. Powiem Wam, że nie wiedziałem, że w Zile są tak zaokrąglone szyby. W Uralu, z tego co pamiętam, są proste, takie aerodynamiczne. Tył, boki, szyb, jak i również oszklenie, klosze do reflektorów. Powiem Wam, naprawdę transparentne są. Wezmę kawałek instrukcji. Zero zniekształceń. Ach, i to co obiecałem, posłuchajcie. Obiecałem, że porównamy elementy z tym ziłem. Nas odsunę troszeczkę. Nie wiecie co, na pierwszy rzut oka już widzę, że kabina jest ta sama i koła są tak samo te same. Wszystkie ramki poza agregatem prądotwórczym to są stare części, znaczy stare części. No to są po prostu od modelu Ziła 131, którego znamy od dobrych 20 lat. Czyli nie ma tu zmian. Najnowszym elementem w tym modelu jest ten element. To jest ostatni poprawiony wypust. No i cóż, moi mili, jesteśmy po unboxingu najnowszego modelu od ICM, w sensie najnowszym, ponieważ do tej pory ten model w tej konfiguracji, czyli lotniskowego agregatu prądotwórczego, nie pojawił się w skali 1.72. Liczę na to, że ICM zrobi właśnie AP5D, ale na podwoziu już Urala, czyli APA5D, ta, która była używana, czy nawet chyba jest jeszcze używana w lotnictwie polskim też. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Link do modelu znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam na zakupy do sklepu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.